Co tu się odpierdala? Dobry wieczór, witam serdecznie w ten piękny, ciepły wieczór, 8 stopni, 2 marzec, nie wiem kto tam na górze za mała pogoda, ale róbcie tak dalej chłopaki i dziewczyny. No dawaj mordo, bo trzymam go na luzie, no na co ty czekasz, kurwa chłopie, 15 razy już powinieneś pojechać. Boże. Ej, jak zwykle zapomniałem zatyczek do uszu. No trudno, trudno, bywa. Bywa, mordko człowieku. Pierwszy nocny wyjazd. Ale jest fajniutko, cieplutko. Także trzeba korzystać, wiecie jak jest. Nawierzchnia suchutka. Więc lecimy. I ta magia 4 cylindrów. Nie chcę mi się redukować, to sobie po prostu jadę. Ale się fajowo jedzie. O, nareszcie lustereczko ustawione. No i teraz legit, człowieku. Right, right, baby. Ta-ra-ra-ra. I zaraz, złoty 50. Szybki jest ten motocykl. Zajechać. Sprawdzimy sobie oświetlenie. Znaczy sprawdzałem w garażu światło, widzę daje radę, ledzik daleko patrzy. Nie oślepia innych. Użytkowników ruchu drogowego, czytaj puszkarzy. Nie będę szalał. Musiałeś na żółte zmienić, bo by nie wytrzymało. Mam tę moc! Aż 95 kuni pod kupą.
Bardzo żwawe te koniki. Południe idzie na mecz, a ty Lechia WS Resowia. Dzięki mordo, ale mam to w dupie, hehe. O Jezus, o Jezus. Co to za dziura była? Nefajna wam powiem, nefajna. No dzięki, dzięki mordeczko. Spokojna miazdą też można się delektować, jest bardzo fajna. Nasze serce sobie odwijasz, mordeczko, pyk, zoba, niczym się przejmujesz, przyjacielu. Everything is smooth in this bicycle. Ale głupawka po całym dniu, trzeba się odchamić trochę. Szkoda, że sprzęgło nie ma regulacji, tak jak przedni hamulec. Byłoby zdecydowanie fajniej. A tak to trzeba te paluchy wyciągać. O, mamy zielone, wyśmienicie. Mianowicie wystroiłem się na picie. O, już po zielonym. Wreszcie gazę przejedziemy, dzięki, dzięki. Dzięki mordzia. Mam tę moc, dzięki. One eternity later. Jedziemy, nie jedziemy. No spokojnie, bo tu taksówka straszy. Wiecie, lampeczka biała na daszku. Może to panowie, policjanci. Ale ty się walisz w zakręty jak głupi chłopie. Haneczko. Szybciutko, szybciutko się walisz w zakręciki. Piękna sprawa. Mam tę moc, mam tę moc. La 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 la. Człowiek zaśpiewał raz, weszło w głowę i teraz będzie męczyć. No dziękuję, dziękuję. Dzięki. Dobra, już nie będę ci tutaj. Dzięki, dzięki. Zobacz, tak teraz zaśpiewał Bogdan cały czas. The fuck man. No chłopie.
Ale się cudownie jeździ. Jezus, tu nie wiesz kiedy, tu 70-80. Powiedziałem sobie, fajne miejsce. Tu nie ma gdzie piątki i szóstki zapinać tak na opartego po mieście, jak się śmiga. Ale kurde, nocna atmosfera jest, wiecie, taka fajna, taka tajemnicza, wilgotna. Benz. Mordo, ja mam interkę, mogę sobie muzę puszczać jakąś, ale... Może nie. Wolę słuchać dźwięku silniczka. Piękny smooth four cylinders, mate. Kiedy byłem zakochana para. Dobrze, dobrze, idźcie. Życzę wam udanego klaskania. O, a tam sobie statek stoi. Wariacik. A tutaj jedziemy przez Motławę. W Gdańsku. Pojedziemy sobie na most. Zobaczymy, jak jest pięknie oświetlony, kochani moi. No tutaj sobie przejeżdżamy przez takie, widzicie, tutaj wysepki na parkingach, jak będziecie w Trójmieście i, że tak powiem, sobie jedzie tramwaj, to przed tymi wysepkami musicie się zatrzymać. Nie możecie na to wjechać, bo dostaniecie srogi mandat. Także uważajcie sobie. Ciekawe, jakby ten motocykl grał na Akrapowiczu, jakbym mu wrzucił. Jest jeszcze taki fajny, podobny do Akrapowicza, ale nim nie jest, taki wydech, który ma taką czarną końcówkę, też na dole wygląda, tylko zapomniałem, CS Projekt, coś takiego, nie wiem, jak to tam się nazywało. Ogólnie mam na niego chrapkę, jest deczko o ciupinkę tańszy, dzięki, od Akrapa. Będziemy myśleć, o, widzicie, tutaj za chwilę się tramwaj zatrzyma, ósemeczka. My sobie już edukujemy na luzik, pamiętajcie, na luzie się nie jeździ, bo on tu będzie stawał, no i niestety musimy, widzicie, trzeba poczekać, ludzie wchodzą, wychodzą, nie można wjeżdżać na to. Mam temat. Jezus, Bogdan, weź się ogarnij, człowieku, wytnę to. Taki luz na sprzęgle się robi. Ciupinkę przy duży. No jeźdź tam, chłopie, na co ty czekasz? Jakoś ruszył, to możesz jechać, wariacie. Ciupinkę przy duży, przepraszam najmocniej, luzik na sprzęgle. Ale to zaraz sobie podkręcimy w garażyku, na szybkości, pierścieniem, regulującym sprzęgło. O kurde, jakie fajne leginsy, te zasa szły. Mam temu. Ja Bogdan, to fuck man. Jadę na ciebie. Moście. Pewnie, że tak, co sobie będę żałował. Tutaj mi komentarz pisał wariat Z900 Kawasaki i że na standardowych lusterkach motocykl wygląda fajniej. Może tak, może nie. Ogólnie mi się te bardziej podobają, bo raz, że są okrągłe, przyjacielu, a dwa, że jest okrągły reflektor. Ale w tych lusterkach chociaż coś widzę, bo w standardowych widzę swoje łokcie. Także dlatego wymieniłem, przyjacielu. Bo faktycznie większa powierzchnia widzenia jest w standardowych lusterkach. W tych jest deczko mniejsza, ale... Ale on chce jechać, wariacik. I jedziemy sobie po moście w nocy. Siema, Motława. Czy mi się chce wracać tą samą drogą? No dobra, możemy wrócić. Takie kółeczko sobie zrobimy, widzicie? Fajne. Ile spalania? 3-4. Może być. Może być. Wcale aż tak nie szalejemy.
nawet nie byliśmy. Byliśmy przez chwilę, przed chwilą, w górnym zakresie obrotów. Jezus, jak ty się walisz w zakręty. Ty jesteś świetnym motocyklem, powiem ci, Honda na tor. Trzeba będzie z tobą pojechać na autodrom. Tak, to tak, ucho, leciutko. Się doczekać nie mogę. Mini! Mini kupek! Ale się pięknie w nocy jeździ, żadnych korków, parę samochodów na krzyż. Piękna atmosfera, o, pięknie, lecimy sobie. Co tu więcej trzeba do szczęścia? Pełny bak wachy zawsze. I troszkę oleju w głowie. O. I dupka. Mam tę moc, mam tę moc. Jak coś do głowy wejdzie. O, już zielone? Po co w ogóle to czerwone było? Się zastanawiam tak. Chyba, żeby spowolnić i wkurzyć kierowców. Piąteczka, widzicie, pyk. Po co to wachlować? 49,50. 2200 obrotów, spokojnie, cichutko sam ruszycie. A, fajny motocykl, nie? Widziałem, panie, jak na niego patrzyłeś. No i dobre, dobre to było. No i znowu, Jezus. Kiego to, panie? Po co to? Po co to takie? Mogę z tego pasa prosto jechać? Mogę. O. O Jezus. Dobrze, że nie najechałem na tą dziurę. Jezus Maria, powiem wam, że po zimie to jest jakaś patologia z tymi dziurami. Dziura na dziurze. Żeby na trzecią wjechał. Dobrze, że się wali ten motocykl, wiecie, jak głupi. Jak domki w Somalii, w zakręty, bo to laczek 180, jak w MTK-u. Tylko MTK trochę lepszy wariat od dołu, a tutaj na spokojnie mamy na dole. Ale za to na górze jest tu. Tak było, nie ściemniam. W sumie miałem jechać robić vloga, o czymś z wami pogadać, ale nie wiem, o czym chcę pogadać. Po prostu chcę jechać i słuchać, co, jak pięknie silnik chodzi. Bo to jest, prawda, magic. Magic mate. Kebab King. Kebab King. Nie chcesz mi się tam wpychać między nimi, serio. Ależ maszynka sobie pięknie chodzi. Ludziki palą se fajeczki, czekają na tramwaj. Tutaj coś nie pykło z tym zderzakiem, zdecydowanie. No, nareszcie mam ustawione dobrze, że tak powiem. Nóżkę od zmiany biegów ustawioną. Trzy razy ją ustawiałem. Najpierw za wysoko, potem za nisko i potem, wiecie, już si. Dzięki. Ale to ładnie to wygląda. Zobaczcie, nowy hotel Gdańsk, hotel Grano. Pięknie to wygląda. Naprawdę jazda nocą, słuchajcie, ma pewien urok. Kurde, 8 stopni, powiem wam, jestem ubrany w termociuchy. Tak, podkoszuleczka, bluzeczka cienka, taki golfik. Jeszcze mam podpinkę w skórze, bo to jest RST Traktech Evo 4. No i powiem wam, że na 8 stopni jest tak si. Na cebuleczkę człowiek jest ubrany. Nie, skręcasz, nie skręcasz, było wyprzedzać, a nie. Zrównujesz się. A, bo to policja i wszystko jasne.
przy samym depoli i jadę na 90%, bo się trochę boję. Tak troszkę. Tu sobie pojedziemy. Nie wiem po co, ale jedziemy. Kiedy byłem? Węzeł jakaś tam, dobra. Nawet nie wiem where the fuck I am, ale jadę przez siebie, co sobie będę żałował. Człowieku! Parking. No dobra, wiem gdzie jestem. No są to, wiecie, tak wszystko inaczej wygląda. Inaczej, inaczej, mój przyjacielu. A tutaj jestem, dobra, człowieku. Nie, źle, dobra. Nie no, nie będę przeszczekał, chłopie. Jedziemy od razu w lewo, a potem byle nie w drzewo. La, 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 la. Tu będziemy koło Santandera i policji, dokładnie. Już wiem, gdzie jestem, przyjacielu. Jedziemy pięknie na trójce, widzicie, trójka, on ma w nosie, że jedziesz na trójce czy na piątce, 30. Ciągnął, cztery cylindry. Panie, pięknie ciągnął. Dziękuję. Ale się przyjemnie jeździ. Bardzo przyjemnie. Moi drodzy, super się jedzie. I jedziemy sobie w prawo tutaj, zaraz będziemy jechać na haciendę. Siedlce. I tutaj mamy taki ładny, jest ładne Bajorko. Jakby ktoś tutaj chciał być, przyjechać i zobaczyć, to polecam Bajorko. Bardzo polecam. Nikt nie jedzie, nie. To sobie jedziemy. Utu. O Jezus, to jest ta beznadziejna droga, zapomniałem. The fuck, man. What the hell? What the hell, man? Jedyneczka. Ten wariat na czerwony pojechał, on ma w piździe, człowieku. Co on się będzie przejmował jakimś światłem czerwonym? Jedziemy z jakimiś bocznymi druczkami, nie chcę się tam gówno jechać. A to mi kierowę czy kartuską, o to wiecie. Boczkiem. Nie ma co się przejmować za bardzo. Pojedziemy sobie tu w lewo. O tutaj, tu będzie fajna traska, koło takiego lasku. To jest taki park fajny. O, widzicie? Wiedziałem, byłem tu. Beka. Beka z ciebie, Bogdan. Ustąp pierwszeństwa, wjeżdżasz na rondo. Panie Bogdanie. Dobra, skręcasz, to fajnie. Detour, objazd. W sumie wrócimy na tą główną sobie, ale tak chciałem wam pokazać. Dla beczki. No, jedziemy, mordeczko KR. Bema.
Tu też będziemy spokojnie jechać. Nie wiem, czy to w ogóle nagrywa, bo nie patrzyłem w kamerę, nie chcę się patrzeć w lusterko, także elo. Albo będzie, albo nie będzie materiał. Zarządziłem. Żabka. Zrówka, jak ktoś tam sobie pije piwko. Ach, jak ta nóżka jest ustawiona, to biegi to wchodzą na dotyk, jak w masełku, mówię wam tak, ach. Kurde, brak, tam się mi się okulary zaparowały, cały wizjer beka. Nie no, wjadę tutaj koło nich, już nie będę czekał, jak to pała. Dzięki. Dzięki. No i tak naprawdę na trójce te 50 już można, nie ma gdzie tutaj czwórki wbić. Jeszcze czerwone światło przez nami. La 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 la. La 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 la. Jak ty pięknie motorze się walisz te zakręty. Zakrętasy, głuptasy. I pięknie świecisz światłem LEDowym, hej. O, pięknie, dziękuję wam mordo. Kurde, mam ochotę przycisnąć, ale w mieście to jest głupota, wiecie. Nie ma co, trzeba by gdzieś wyjechać na jakiś prosty kawałek drogi. Spokojnie, spokojnie, zaraz wyjedziemy. Zielone, 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 zielone. O, patrz! Idziemy. Nie chcesz mi się czwórki wbijać bez kitu. Wachlować tym biega sami. I tak widzicie, na trójce się jedzie i 3.7 spalanie pokazuje. Także legit! Legit! Tyry, tyry. Cały czas jesteśmy, wiecie, tak w tej niższej, niższym dole obrotów, że tak powiem, tak, sferze, sferze, nie sferze. Ale ty mnie kusisz, Hondzinko, Honda, szybsza niż wygląda. Kusisz mnie, mała, la 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 la. Jeździcie, chłopaki, z głową. Nie z głową w chmurach. Pojedziemy sobie troszkę pod górkę, koło cmentarza. Ja mów gaz, a on z gaz. Chłe, chłe, chłe. Będziemy mistrzem prawego pasa. Czy nie bardzo? A i nie przejmujcie się, jak na przykład macie czerwone, już tak chcecie szybko, czerwone, jedynka, zaraz rzucam, bo ktoś za wami jedzie, nie. Oni też mogą zaspać, prawda, siedzą sobie w tych puszkach, się grzeją. O, teraz. I na spokojnie. Idzie jak dzik. Dzik, dzikowy dzik. Takie sobie kółeczko zrobiliśmy, kochani, zaraz wam pokażę, jak żeśmy sobie cieli prostą dróżką. Czwóreczko, 45. 3000 obrotów. Jak diesel. Boże, Bogdan, nie rób tego. Nie zażynaj tych cylindrów, człowieku! On chce oddychać pełnym tłokiem. O, no i widzisz. Dlaczego musiałeś się teraz zmienić na czerwone? Nie mogłeś poczekać, aż przejadę? Wszystko to jest uparte. Nie no, ja rozumiem, każdy chce jechać.
Hamanowicz Jakub, Koalicja Obywatelska, kandydat do Rady Miasta Gdańska. No i elegancko, mordo. Wybory się skończyły, to teraz wypadałoby, kurwa, sprzątnąć te wszystkie banery, a nie. Dostali się do koryta, to co jest? Co jest? Sprzątać po sobie. Głosuj na mnie, a potem sprzątać, kurwa, nie ma komu. Nie no, oczywiście sobekę kręcę. Wiecie jak jest? On teraz pojedzie, dawaj. Jakiś tam Leonidas pojechał, Seat Leon. No i co? No chłopie, no. No jedźże, no. Ja pierdolę. Ty kurwa robisz? Co za buc? Szukamy bumpera! Ale powiem wam, na Golasie jest taka fala powietrza. No, dzięki Corsa! Jesteś w porządku. No dzięki! Następny, kurwa. 112. Słuchaj, jak jadę ze Skodą 1.0, 60 koni, czy jedziesz Merolem, nie, 3 litry, nie masz tam 200, no to byś wyprzedzał szybciej tych ludzi, a nie, no kurde. Mada łapa. No zjedźże. Co za bus. Jak jedziecie tak pakę 50, to już wam powiem, że jest nic w lusterkach nie widać i opór powietrza jest zbyt duży. Tak 100, no 120. Kamera jest, to dobrze. Ale ten kask się nie nadaje kompletnie na Golasa. Mówię wam, do turystyka jo, Golas nie. Nie wiem, czy nie zmienię go na rabkę jedynkę albo jedenastkę, czy tam dwunastkę sportowy. Jak się tak nachylasz, to już wiecie. No motyla noga, no po prostu jest i tyle, no. No ale lecieliśmy, złoty 50 i widzę te lusterka. Za 60 zł 7 dają radę. Nawet się nie przekrzywiły. Bardzo dobrze. Snell. I'm load up, dira, 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 dira. Ogólnie kask jest stabilny, jak się patrzy szybko w prawo, albo patrzy szybko w lewo, to całkiem spoko, ci nawet dyni przy takiej prędkości. Znaczy ja tam, wiecie, jechałem tą stówkę, 120 to niedużo, tam latają po 200, ale ogólnie całkiem spoko, trzyma dyńkę. Takie szybsze, agresywniejsze przejazdy są bardzo fajne. Mega fajne. Ustawiłem się za Merolem, żeby nie pierdzielił. CLA 250. Bardzo ładna fura. Podobają wam się te światła w Merolu? Takie trochę jak skrzydła anioła. Skrzydła anioła. Dawaj skrzydła anioła, jedziemy. Nie, skręcasz, nie skręcasz. Chłopie, kurwa. Dobrze jednak, że ten paluszek na hamulcu spoczywał.
Bardzo dobrze. Dobrze. Mamy 27. 27. Czyli już godzinkę latam. Piękna sprawa. Wjeżdżam się w maszynę. Fiat Scudo. Fajnie tą jedyneczkę słychać, takie klik. Mięciutkie, bardzo fajne. Jedźcie, chłopaki, ja zaraz kręcam. Nie będę się tu rozbujowywał w mieście. Rozbujowywał, ty, jakie słowo, kur... Ej, co ja mam pod tą kopułą? Nieźle, Bogdan. Dobrze tam, chłopaki, jedźcie tam, rakieta. Kurde, strasznie mi się podoba, jak on schodzi z obrotu, jest takie wiecie, tak jest. Jak wchodzi, to jest takie a jak wchodzi, to jest takie Jakby miał to wytłumaczyć na chłopski rozum. To ładnie. Gość, myślałem, że na mnie spojrzał, na rąbany leżał na przystanku. Słabo. Nie popisałem się nic. Kurde. To nieźle, Bodzio, Kurde, powiem wam, daję gazu, a mi motocykl rwie do góry i się sam wyprostowuje. No to jest jakoś magicznie się dzieje, wiecie. Dajesz gazu, on się wyprostowuje. Wariat jedzie prosto. Moment, go stawia dęba. O, zaczynają mi troszkę marznąć rączki. Ogólnie rękawiczki, muszę sobie pojechać tutaj do Forrida, do Gdańska. Na ulicy Grunwaldzkiej polecam chłopaków, bo kupiłem kaski, jestem zadowolony. Znaczy ogólnie z kasku nie jestem zadowolony, ale z ceny i z obsługi i tak dalej jestem zadowolony, no pozdrawiam. Muszę sobie jeszcze rękawiczki kupić, RST Traktech Evo 4. Bo mam zwykłe rękawiczki, wiecie, że zasuwam w zwykłych skórzanych rękawicach, takich zimowych, beka, co? I jaki guziczek mam tu ładny. A tu trójeczka, to na trój możesz śmiało, Bogdan, w zakręt wchodzić, zoba, pa. Motocykl sobie nic tego nie robi, zoba. 2000 obrotów. Na luzie arbuzie, mordo człowieku. Strasznie mi wkurza jeszcze ten brud. Tutaj, wiecie, brud. No piach, no było to brud. Tak człowiek się jeszcze niepewnie czuje, tak chciałby troszkę odwinąć, tu skręcić. Skręcisz szybciej, naciśniesz przedni hamulec i do widzenia po sezonie. Także na spokojnie sobie jeździcie. Przyjaciele, mordeczki, kochane. Zmotocyklozowani. Polska język trudna. Piękna jazda motocyklem. 6,56. Jakby tam z przodu była trójeczka albo czwóreczka, to tak już było całkiem inaczej. A tak to 6 to tak nieładnie, proszę państwa, wygląda. No 6 z przodu, tak wiecie, tak mech. Wolałbym, żeby tam 4 było albo 3, a nie to, to byśmy inaczej rozmawiali. Nie masz bidny gdzie odetchnąć, powiem ci. Zielone, dawaj mordo, proszę cię. O jest, super, nie będę musiał nogi stawiać na ulicy. Hihi.
fajnie wygląda, powiem wam, ten cyfrowy obrotomierz. Wolałbym analogię, jak w kawie Z900 czy 650 tej nowej RS, ale Hanka całkiem. Kurde, tą 900 powiem wam, rozważałem. Kawasaki Z900 RS, fajna, się przysiadałem, tylko kurde, no nie mogę ceny przeboleć, ponad 40 koła. Dużo trochę. Ja wiem, że motocykl tak nie schodzi z ceny, ale no skurde, no nie mogę się jakoś tak... Wiecie, o co chodzi? Nagrywa to ustrojstwo? Czy nie nagrywa? No co jest? Jedziemy, chłopak, jedziemy. Nawet jak macie pierwszeństwo, to się patrzcie w drugą stronę, to nie macie pierwszeństwa. To jakoś gnie. A tu przy skręcie to spoko. Na zegarek nie patrzcie, bo jest godzinkę do przodu ma. To sobie fajnie perkoczysz na tych wolnych obrotach, tak pur kul. Fiu. Mam okulary, pinlock jest otwarty, mam wiew dolny i górny. I mimo wszystko, jak gadam, wiecie, 8 stopni, jednak ta blenda paruje, no. Zobaczymy teraz, jak ruszymy. O, tak przy 30-40 moment się robi ten. Napór powietrza jest taki, wiecie, że już wszystko widzę. Czyli tam 3-4 sekundy, może 5. Uwielbiam jeździć tędy. Tą traską jest super lasek, troszkę slalomów z górki na pazurki. Tu można fajne spalanie osiągnąć. Skutką moją 1,060 koni MPI. Jadę tutaj cały czas z góry, wiecie, manetka jest, że tak powiem, puszczona, gaz tak samo, auto się toczy. 3,9 litra w samochodzie trzycylindrowym. Tylko że ta skotka, to wiecie, to jest karton. Paczka po zapałkach, leciutka 1000 kilo. Z delikatnym hakiem 1050, coś takiego. I 60 kunia do miasta jak najbardziej starczy. W trasę nie. Można się fajnie poskładać. Trzy, no, jakby to tak paliło, jak się jedzie tam to 120-130, marzenia ściętej głowy. Teren zabudowany 50. Dziękuję, do widzenia. 2,5 nawet spadło spalanie. Kurza, stopa. Ten motocykl jest świetny dla jakichś emerytów i rencistów. Oczywiście bez obrazy. Dla starszych ludzi 50+. Nie jest aż taki ciężki. No dobra, no troszkę ponad 200 kilo. 206 chyba. No ale kury, jak na taką spokojną jazdę, wiecie, 65, pyk. Daj mu tam dobrze, o. I kurde, spalanie 3 litry to jest cud, miód i orzeszki, no kurde, powiem wam, że naprawdę. Piękna sprawa. Myjnia samochodowa. Disco banjo.
O, zielone, super sprawa. Polecam, naprawdę bardzo lubię zielone światło na ulicy, jak jest. Serio. Bardzo, bardzo lubię. Tutaj w tym miejscu pokazywałem, jak się zmienia biegi, redukuje biegi z międzygazem. Ale droga tu jest nierówna, brzydka jest ta droga. Dużo studzienek, wiecie. Nie ma tej przyjemności, że ulica jest taka równiutka, jest taka smooth. Mienia bezotykowa. Pozdrawiam i polecam, Piotr Franceski. Przydałby się ogólnie w motocyklu gdzieś jakiś termometr, wiecie, o co chodzi. Ja wiem, że to nie jest lato, to jest sezon na motocykle, a nie tam luty, marzec, czy tam październik, listopad, tak ludzie jeżdżą, ale... Co myślicie? Przydałby się, czy nie przydałby się? Taki rtęciowy, wiecie, jeszcze tutaj stoi nabity, jak za oknem kiedyś. No zielone chłopaki, no czerwone światło są, w Boże. 5 metrów czerwone, 5 metrów czerwone, narąbane tej sygnalizacji, nawet nie ujechaliśmy, nie wiem, 300 metrów. Tragedia, o dobra, to mi się podoba. Jedziemy, mordki człowieki. Tu jest jakiś Chevrolet. Jedzie Chevrolet NX06 Nitrous Oxide, mordo, 6 ton trotylu. Tak sobie 70-teczką leci przez miasto w nocy. Toż to wariat jest. Wariat, nie na żarty. Fajna fura. Dupeczka oczywiście siedzi w telefonie, blondyneczka. I tak się żyje. A co pojedziemy tędy, tu co skręcimy. Co sobie będziemy żałować. O Jezus, jak mu coś tam strzeliło. Nieźle, 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 nieźle. Pedalarze. Pierwszy raz źle wrzuciłem bieg. Co ja dopiero 200 km to wam nabiłem. Mój piękny, czerwony motocyklu. Nawet dopiero co teraz uświadomiłem, że stałem się hondziarzem. Tu. Nieważne czy motocykl, czy samochód. Honda, hondziarz. Może samochód trzeba będzie wymienić na Hondę. Type R, czy tam Type S, jak Speed. O, papancia będzie szła. Oczywiście, że tak. Starogard, jedź chłopie, Jezus, jedynka redukcja. Pani czapkę załóż, bo się przeziębisz.
Red Hat, ale no. Trójka tu sobie mam taki bieg i dobry do latania, bo jak dochodzisz do takiej dolnej granicy powyżej 2000, to cię wyciągnie. I można też go kręcić na trójce, już tam ponad paczkę lecicie, na luzie, wiecie. Wiecie, o co chodzi. Kurde, no fajny jest ten motocykl, podoba mi się skubaniec. Piecyk ma piękny, ten czterocylindrowy. To pimpek, na pewno byś mnie dogonił. Co, trzymać go tymi nogami? Nogi boku muszą trzymać, jak się daje gazu, to się wyrywa. To diabeł. Red Evil. Jak w szybkich i wściekłych Tokyo Drift Mitsubishi. Red Evil Your. No to mine Honda. Honda. Szybsza niż wygląda. Elo. I na ploteczki. Już słuchaj, kochano, sobie kupiłem takie piękne buciki na wiosnę. No co ty gadasz, kochana, serio? Jest magicznie. Dobra, kurde, nie chcesz mi się pierdzielić takich głupot, bo nikt tu mi nie będzie wyjeżdżał, chyba nie. Czy to jest koniec drogi, tak?